No jak wam wcześniej pokazywałam, sprzątanie w mojej stodole, no już jest ładna, ogarnięta. No, i chciałam coś fajnego zacząć robić w tej stodole i nagrywać filmiki. No ale tak sobie pomyślałam, fakt jest taki, że zaraz będziemy reperować pewnie te dziury i już jest tu ciemno. A jak zareperujemy te dziury, to już w ogóle będzie ciemno. I tak wpadłam na taki pomysł, bo to są wrota, co prawda zabite. Tu są bardziej zabite i rozpadnięte z tamtej strony od domu. Więc sobie tak pomyślałam, czy by te wrota nie odbić. Nie odbić, bo tutaj leżą belki, ale takie ma małe deseczki, które są przybite. I z tamtej strony drugiej wyglądają zawiasy dobrze. Jeszcze nigdy ich nie otwieraliśmy, więc spróbuję dojść do nich. Najpierw muszę ogarnąć tamtą stronę, zaraz wam pokażę. No i to jest ta druga strona tych wrót. Do uprzątnięcia nieźle, a szczerze, żeby się tam dostać, więc odpalę najpierw chyba, nie wiem, jakiś sekator chyba, żeby tutaj te chaszcze wyciąć, później jakąś kosiarkę. No i zawiasy wyglądają no nie najgorzej, no może się uda je otworzyć, sprawdzę. Mam sprzęty, działam. Jeszcze trochę kopania w koło, ale udało się. Działają, otwierają się, wiszą na własnych siłach, na własnych zawiasach. Stuchę w nich. Kocham was, trzymajcie się jeszcze 100 lat. Trzymajcie się. Zobacz, Ryska, widzisz to?
jestem w euforii. No i skończyła ona. Poukładałam sobie ten beton. Wcześniejszy filmik jest o tym, jak zbijam ścianę. No i z tej ściany został taki beton. No i tu sobie poukładałam ten beton, żeby go wykorzystać. Akurat deszcz się, burza się zbiera i już zaczyna padać, więc kończę. Tak to wygląda. Proszę. Pracy zawsze sobie narobię, to że tak mój mąż zawsze mówi, że ja sobie pracę zawsze znajduję, ale no po prostu tak super, teraz jestem taka zadowolona, będę tutaj nagrywać filmiki przy moim stole, proszę, z tego korzenia, którego wyciągnęłam, coś fajnego zrobię, pokażę wam, także proszę. Będziecie teraz mieli takie piękne widoki, więc zapraszam do oglądania następnych filmików, oczywiście polubienia i zasubskrybowania tych i do zobaczenia!